Franciszek po raz kolejny daje dowód swojego bezpardonowego podejścia do problemów, z którymi boryka się dzisiejszy Kościół. Znów mocno zaapelował do hierarchów kościelnych. Franciszek budzi skrajne emocje na całym świecie, nie tylko wśród wierzących. Czasem odcina się od twardej doktryny Kościoła i robi ukłon w kierunku postępowych ruchów, czym rozedabliuściecza konserwatywną część, ale też robi wiele, żeby rozwiązywać problemy, z którymi mierzy się dzisiejszy Kościół. Franciszek z mocnym apelem do przewodniczących episkopatów papież opublikował apel w liście komitetu organizacyjnego spotkania, które odbędzie się w dniach od 21 do 24 lutego. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Ochrona nieletnich w Kościele. W swoim apelu Franciszek naciskał na przewodniczących episkopatów, czyli najwyższych przedstawicieli Kościoła w danym kraju, żeby przed lutową naradą z papieżem odbyli spotkania z ofiarami nadużyć ze strony księży pedofilów i uważnie wysłuchali ich historii. Bez tego pierwszego kroku papież nie będzie ich z radością witał na naradzie. Według Franciszka takie rozmowy to sygnał, że ofiary umieszczane są na pierwszym miejscu i że Kościół uznaje grozę tego, co się stało. Ponadto papież podkreślił, że ofiary wykorzystywania przez duchownych zostały skrzywdzone ponownie, gdy nie okazano im troski i je poszukano. Zagrożenie wiarygodności Kościoła. Oprócz Franciszka list ten podpisało wielu hierarchów kościelnych, głównie członkowie Komitetu Organizacyjnego Spotkania Ochrona Nieletnich w Kościele. Podkreślili oni, że pierwszym krokiem Kościoła do poradzenia sobie z problemem nadużyć ze strony księży musi być przyznanie się do prawdy o tym, co się stało. Dlatego właśnie nalegają, aby przewodniczące episkopatów spotkały się z ofiarami wykorzystywania seksualnego księży i osobiście wysłuchali ich historii i zapoznali się z doznanymi przez nie cierpieniami jeszcze przed spotkaniem w Watykanie. Autorzy listu z papieżem na czele podkreślali potrzebę takich wartości jak solidarność, pokora i skrucha, bez których niemożliwe jest naprawienie krzywd. Już w sierpniu papież podkreślał, że Kościół dołoży wszelkich starań, aby żadna ofiara pedofilii nie została pominięta, i że to właśnie solidarność będzie głównym wyznacznikiem podejścia do tego tematu. Wskazał też, że w przeszłości Kościół zbyt często zaniedbywał takie sytuacje, czym tylko potęgował problem i złe wrażenie. Autorzy listu wyraźnie zaznaczyli swoje intencje i podkreślili, że bez zrozumienia i wspólnej odpowiedzi na te problemy nie będzie możliwe wyleczenie ofiar nadużyć, co w konsekwencji może zagrozić wiarygodności i misji Kościoła.